witam. Telerealny pozdrawia. Telerealny TM777 na YouTubie, Teleranek na Rumble i Teleranek na Bitshoocie. I zaraz nadajemy na Telerealny. Jak damy radę. Halo? Cześć, Paweł Gosłowski. Chciałbym poprosić Wersa. Wierzę. Ale na odwrót. Stoimy przed pomnikiem Wojciecha Korfantego, pierwszego prezesa Stronnictwa Pracy, który był przywódcą trzeciego zwycięskiego powstania śląskiego. Powstanie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku i było największym zrywem powstańczym Ślązaków w XX wieku. W czasie powstania doszło do dwóch dużych bitew z Niemcami w rejonach Góry Świętej Anny i pod Olzą. Bitwy te przesądziły o przyznaniu Polsce przekazanego o 1/3 zbornego terytorium, na którym znajdowało się 50% przemysłu hutniczego i 76% kopalń węgla kamiennego. Te zwycięskie bitwy przesądziły o budowie przemysłu w Polsce, w II Rzeczypospolitej i utwierdziły Polskę jako państwo, które było równoprawnym państwem w powojennej Europie po I wojnie światowej. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Czekajcie na nas, panowie wszyscy. Dobra, poczekajcie. To ja sobie... Co ja tu zrobię z ręką? Tak. Potem dajcie panowie jeszcze. Czekajcie na kamerę. Tak jest. Możesz wyjść z kadrą nam? Dobra, jedziemy. Jedyne,
zostało przegrane. Ja tak się wyglądałem. Wygrane. Podczas wszystkie inne wtedy były przegrywane. Zobaczymy się przed 12.